Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Moim i Państwa gościem jest pan redaktor Jan Bodakowski. Mamy kolejny cykl rozmowy bez cenzury. Panie redaktorze, witam serdecznie w studio. I chcielibyśmy może dzisiaj porozmawiać o postaci Romana Dmowskiego. Bardzo ważna postać. U mnie jest portret Romana Dmowskiego. Ja myślę, że niektórzy zawłaszczyli jego, ludzie niewłaściwi. Teraz nie chcę wspominać o tym, kto zawłaszczył to sprawę ruchu narodowego i tak dalej, ale wspaniała postać Romana Dmowskiego. Tak, przypomnijmy, mówimy dlatego, że 9 sierpnia 1864 roku, czyli 156 lat temu, urodził się Roman Dmowski, urodził się tu niedaleko, po drugiej stronie Wisły, w ówczesnej wsi Kamionek. Dzisiaj to jest koło Stadionu Narodowego. I Romana Dmowskiego, to bardzo ważny ksiądz mówi, że Roman Dmowski został zawłaszczony przez środowiska, które wykorzystują jego postać wbrew temu, co Dmowski mówił. A moim zdaniem są takie trzy główne, jest kilka takich głównych tematów, których bardzo trzeba odkłamać. Między innymi on mówił, Polak to katolik, prawda? Tak, to zawsze tak było i to bardzo pięknie. Polak to katolik. Zresztą ja często w różnych środowiskach, jak przemawiam, to mówię tak. Dzisiaj często mówi się społeczeństwo. Społeczeństwo to jest takie wielokulturowe, multikulti tak zwane, a naród powinno się mówić, właśnie Dmowski o tym mówi. Naród ma swoją tożsamość, swoją religię, swoją cywilizację, czyli łacińską, opartą na Piśmie Świętym, na objawieniu. Właśnie Dmowski nam o tym mówi. Roman Dmowski bardzo podkreślał, choć był człowiekiem, który jako młody człowiek był ze środowisk bardzo zlaicyzowanych, podkreślał taką kulturową właśnie rolę nauczania katolickiego w życiu narodu. To powodowało, że ruch narodowo-demokratyczny był ruchem, który reprezentował społeczność katolicką. Druga Rzeczpospolita w 60% to byli Polacy etniczni katolicy. I ta grupa właśnie głównie popierała narodową demokrację. Zaangażowanie księży katolickich, kościoła po stronie endecji było naturalne i było wyraźne. I było widać, że właśnie endecja była taką partią katolicką i dzisiaj my powinniśmy wrócić do tej tożsamości, że moim zdaniem absolutnie nie możemy budować jakiejś laickiej prawicy. Prawica musi być oparta na fundamencie katolickim. No bo to jest nasza tożsamość. A taką rzeczą, która jest dla mnie bardzo ważna, o której trzeba powiedzieć, jest na przykład to, że dzisiaj środowiska pseudoliberalne i lewicowe non-stop twierdzą, że Dmowski był faszystą. A no właśnie. Roman Dmowski bardzo ważną rzecz, bardzo wielką wagę przywiązywał do kwestii demokracji. Był wielkim zwolennikiem demokracji, co jest sprzeczne między innymi z takim tożsamością niektórych polityków Konfederacji, którzy są bardzo krytyczni wobec demokracji. Tak. Którzy nie kryją, mówią publicznie o tym, że odrzucają ideę Dmowskiego właśnie ze względu na... Tak, czyli na oni to, to zawłaszczyli. A mają też kontakty ze Sputnikiem, tak, i tak dalej, wiemy, że z rosyjskimi służbami. Nie zawłaszczyli, tylko że po prostu często ich wyborcy nie zdają sobie sprawy, że oni odrzucają tą tradycję endecką, tradycję Dmowskiego, dlatego że ona była tradycją demokratyczną. Roman Dmowski był politykiem, który uważał, że my Polacy powinniśmy sobie wziąć mechanizmy życia społecznego z Europy Zachodniej. Taką liberalną demokrację i uważał, że dlatego demokracja jest potrzebna w naszym życiu społecznym, że jeżeli chcemy wprowadzić pozytywne zmiany w życiu społecznym, to musimy do tych zmian przekonać większość Polaków. Bo kiedy my je narzucimy siłą, na przykład tak jak to robił dyktatura, jakiś Franco czy Piłsudski, tak, to po ich śmierci ten cały system runie. I tak, tak się stało. Tak. I dopiero jeżeli chcemy zmienić Polskę, to musimy przekonać do tej zmiany ludzi i można zrobić to tylko właśnie na
na drodze demokratycznej, a poza tym samo bycie narodowcem jest immanentnie związane z demokracją, bo jeżeli uważamy, że naród powinien rządzić, to powinien rządzić właśnie poprzez procedurę demokratyczną, a nie przez czyli procedurę wybory, kogoś, kto bierze za ten naród za twarz i nim steruje, bo to jest pomysł, który jest nam sprzeczny kulturowo z jakiejś cywilizacji rosyjskiej. Tak. I tu na przykład ta opcja prozachodnia, prodemokratyczna Dmowskiego wiązała się z tym, co dzisiaj jest bardzo zapomniane, że Roman Dmowski był politykiem, który gardził tożsamością kulturową Rosji, nienawidził Rosji. Dzisiaj, jak ja widzę tych wszystkich jakiemu się przepisuje, to jest błąd. Narodowców, którzy sprzyjają Rosji, jest to po prostu niezrozumienie tego, w jakim czyli tak jak powiedziałem, zawłaszczyli to niesłusznie, a to powinniśmy ukazywać właściwego Romana Dmowskiego ludziom, jego filozofię, jego myśl polityczną i ludzie powinni czytać wiele pozycji od Dmowski. Roman Dmowski ostatnio był na prawym taki mój artykuł właśnie o antyrosyjskim poglądach Romana Dmowskiego. On uważał, że Rosja jest to i na niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Jest zagrożeniem dla Polski, bo jeżeli my przyjmiemy tą tożsamość, to zdziczejemy. Staniemy barbarzyńcami, musimy przyjąć tożsamość kulturową cywilizacji zachodniej. Czyli cywilizacji łacińskiej, prawda? Roman Dmowski, na przykład mówi się, że był bardzo prorosyjski, bo był posłem w Dumie Rosyjskiej, tylko się nie mówi o tym, co on robił w tej Dumie. Bo Duma Rosyjska została rozwiązana za wypowiedzi stanowisko właśnie posłów polskich Romana Dmowskiego, bo on w tej Dumie żądał tego, żeby Polacy mieli prawa, domagał się, prowadził jednoznaczną, ostrą grę polityczną z Rosjanami, że my możemy tam poprzeć jakieś wasze ustawy, ale wy musicie nam coś zapewnić. Rosjan to absolutnie wściekło. Międzynarodowa prasa pisała o przemówieniach Dmowskiego, który rugał tych Rosjan i od dzikusów ich wyzywał. I o tym wszystkim się zapomina. I dzisiaj jacyś pseudonarodowcy mówią o tym, że on był prorosyjski. Tak, ale to jest tak, powiedzmy, ja bym tu porównał to, co dzieje się na Litwie, gdzie też Polacy, między innymi dzięki eurodeputowanemu Tomaszewskiemu, który jest szefem tam akcji wyborczej Polaków na Litwie i to jest połączone z Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin. Jemu się udało dwa ministerstwa stworzyć i teraz Litwini zaczynają szanować Polaków, bo tam mają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, łączność, a niedługo nawet będą wybory do Sejmu i liczą się teraz z Polakami, bo on wsparł w drugiej turze obecnego prezydenta i teraz liczą się z Polską, to samo. Także to taka tradycja i to jest taka tradycja, to jest to samo, co Dmowski robił. Taka tradycja polityczna, ja powiem, że warto pamiętać, że takie stanowisko antydemokratyczne jest sprzeczne z tradycją endecji, ruchu narodowego, to jest tradycja Józefa Piłsudskiego, więc ktoś, kto dzisiaj występuje przeciwko demokracji, ma taką narrację pełną pogardy wobec narodu polskiego, to nie jest tradycja Romana Dmowskiego, to jest tradycja Józefa Piłsudskiego, bo on wprowadził zamach majowy, on zlikwidował demokrację, on wprowadził rządy autorytarne. Ważne jest także też, jeżeli możemy przypomnieć o Romanie Dmowskim, to, że był to polityk bardzo trzeźwo myślący o gospodarce, bardzo wolnorynkowy, zwolennik niskich podatków, likwidacji niepotrzebnych przepisów, ograniczenia roli państwa i cały ruch narodowo-demokratyczny był ruchem bardzo wolnościowym. I tutaj jest kwestia, o której będzie, mam nadzieję, mój artykuł na prawym, o tym, jak tą pamięć o tym nam na prawicy odebrano. Bo nam na prawicy wtłaczano to, że idee wolnorynkowe to są jacyś dziwni żydowscy publicyści z Ameryki, jakiś Rothbard, jakiś Avelian, a ukrywano, że my mamy właśnie tą tożsamość wolnorynkową w ruchu narodowym, że mieliśmy Romana Rybarskiego, że Romana Dmowskiego.
te argumenty nie były przedstawione. Czyli... Nie odwoływaliśmy się do tradycji, nas wykorzeniano. Wykorzeniano nas z katolicyzmu, wykorzeniano nas z tradycji narodowej. I to był moim zdaniem taki spisek przeciwko polskiej prawicy i my musimy z tym spiskiem walczyć i przywracać pamięć o tym, jak ważne jest dziedzictwo ruchu narodowego, jak ono jest żywe i jak z niego warto korzystać. Czyli myśl Dmowskiego jest bardzo ważna, drodzy Państwo. Chcielibyśmy wiele czytać, jak sobie wygooglujemy Roman Dmowski, to pogłębiajmy wiedzę o jego myśli politycznej i myślę, że wtedy wiele zrozumiemy, na czym polega wolność, na czym polegają wartości i żeby dbać o Polskę, dbać między innymi o naród, bo tak jak on powiedział, powtarzam to, co na początku wspomniałem, Polak to katolik. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy do portalu prawy.pl i do zakupu miesięcznika Majoreci. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan redaktor Jan Bodakowski. Mieliśmy następny cykl rozmowy bez cenzury. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.